Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dla wielu spośród nas jest to bardzo ważny dzień, dlatego że jakoś szczególnie go przeżywamy w sposób postny, jako jeden z tych dwóch najważniejszych postnych dni w roku. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Ja jestem. Cofnęli się i upadli na ziemię. Co się wtedy stało? Jezus wypowiada słowa, które bibliści nazywają tetragramem, hebrajskimi literkami, które określają imię Boże, które mógł wypowiadać raz w roku najwyższy arcykapłan w miejscu świętym świętych. Mało tego. Do jego nogi była przywieszona lina. Bo gdyby był niegodny, to umierał i za tę linę wyciągano go z tego miejsca. A Jezus te słowa wypowiedział w Ogrójcu. Pomimo tego, że mieli halabardy czy jakikolwiek inny sprzęt militarny, upadli na ziemię. Oni wiedzieli dokładnie, co to znaczy. A Jezus jakby wykorzystał ten moment, by powiedzieć słowami: Wyjścia 3, 14. Że On jest tym, którego nie rozpoznali, ale nawet padając na ziemię, nie rozpoznali tego, kim On jest. I co to dla nas dzisiaj oznacza? Oznacza to bardzo wiele. Jezus mógł zbawić nas militarnie, mógł zrobić zupełnie coś innego od tego, co zrobił. Wybrał drogę uniżenia krzyża, wybrał drogę pokory, co nie oznacza, że wycofywał się z trudnych decyzji, co nie oznacza, że wycofywał się z trudnych słów, co nie oznacza, że słodził, łagodził. Nie. Mówił prawdę nawet w obliczu zagrożenia śmierci. Dlaczego mnie bijesz? Dlaczego? Co złego powiedziałem? A do tych, którzy oczekiwali słowa, czasem nie mówił nic. I w ten sposób też powiedział do tych, którzy słowa oczekiwali jako znaku więcej niż przez jakiekolwiek słowo. Dzisiaj, kiedy podejmujemy trud postu, kiedy przyglądamy się męce i śmierci Jezusa w ten wielki piątek, może warto prosić Ducha Świętego, by pokazał nam, w czym mamy obumierać dla siebie bo ma być to obumieranie ożywiające, jak swego czasu pisał ojciec Augustyn Pelanowski. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy i do zobaczenia.